Jednym z bohaterów poprzednich części Kogla Mogla był Paweł Zawada, czyli narzeczony tytułowej bohaterki, a później mąż. No właśnie, tyle tylko, że aktor wcielający się w tę rolę ponad 10 lat temu zmarł. Jak zatem został poprowadzony ten wątek? Film jest komedią i też nie chciałam, żeby gdzieś śmierć bliskiej osoby, męża, ojca, dziecka ciążyła nad wątkiem Kasi, więc stwierdziłam, że jednak mimo wszystko rzadziej zostajemy wdowami, częściej się rozwodzimy. Taka jest prawda o dzisiejszych małżeństwach, więc tam w tej książce jest opisane, jak dochodzi do rozstania między Pawłem i Kasią i do tego, że on mieszka w tej chwili w Holandii, w Amsterdamie i ma całkiem nową, świeżą żonę.